Ma co świętować i już snuje plany na najbliższe tygodnie. Małgorzata Pieńkowska, 54L. Jest bardzo szczęśliwa, bo jej córka Inka Sobala właśnie wróciła do Warszawy. Przez ostatnie lata jedynaczka mieszkała i studiowała aktorstwo we Wrocławiu. I choć niemal każdego dnia, mama i córka rozmawiały przez telefon, to nic nie zastąpi prawdziwej rozmowy w domu bądź w ulubionej kawiarence na Saskiej Kępie, gdzie mieszka aktorka. Reklama mama cieszy się tym bardziej. Bo Inka nie była przekonana, czy chce wracać do stolicy. To wcale nie było takie oczywiste. Dobrze czuła się we Wrocławiu i najpierw myślała, żeby tam zostać. Ale biorąc pod uwagę fakt, że większość castingów i znaczna część środowiska skupia się w Warszawie. Postanowiła wrócić, mówi nam przyjaciółka aktorki. Mama pomaga teraz córce, znaleźć odpowiednie mieszkanie. Inka od razu powiedziała, że interesują ją jedynie Saska, Kępa. Chcę mieszkać blisko mamy, dowiadują się dziennikarze życia na gorąco. Inka i Małgorzata są bardzo mocno związane emocjonalnie. Córka aktorki urodziła się jako wcześniak. W dzieciństwie wymagała szczególnej uwagi. Ale i niekiedy poświęceń ze strony mamy. Ich relacja jeszcze bardziej scementowała choroba Małgorzaty. Rak piersi brzmiał jak wyrok, ale one nawet przez chwilę nie miały wątpliwości, że wygrają. Nie pomyliły się i dzisiaj razem chodzą na basen. Grają w tenisa i jeżdżą konno. Do tego doszła kolejna wspólna pasja aktorstwo. Bo jeszcze kilka lat temu nic nie wskazywało na to, że Inka pójdzie w ślady mamy. Decydowała się na psychologię, jednak szybko odkryła, że nie jest to jej wymarzona droga. Postanowiła zdawać do szkoły teatralnej i dopiero tam poczuła, że jest na właściwym miejscu. Teraz z grawem jak miłość, a ostatnio też w trzydzieści dziewięć i pół tygodnia. Jestem z niej dumna i oczywiście cieszę się, że wróciła na stare śmieci. Trzymam za Inkę kciuki i wiem że sobie poradzi, mówi tygodnikowi życie na gorąco Małgorzata, Piękowska. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.